Cześć! W dzisiejszym odcinku odpowiemy na pytanie, czy każdy obywatel Polski musi posiadać dowód osobisty. Dowód osobisty musi mieć każdy pełnoletni obywatel RP, który mieszka w Polsce. Dowód może mieć też osoba, która nie ma jeszcze 18 lat, a chce na przykład podróżować do kraju, w którym nie jest wymagany paszport. Obywatele polscy mieszkający na stałe za granicą mogą, ale nie muszą posiadać tego dokumentu. Pamiętaj, że Twój dowód osobisty musi być aktualny. Jeśli zmieniasz nazwisko, na przykład wskutek małżeństwa, to masz obowiązek go wymienić. To wszystko na dzisiaj. W kolejnym odcinku dowiecie się, gdzie należy wnioskować o wydanie tego dokumentu. Do zobaczenia!